Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Krzysztof, zacznijmy od tego, co możesz powiedzieć na temat dzisiejszego meczu, bo taki wynik, jeśli chodzi o całą drużynę, wydaje mi się, że przed tym spotkaniem mógłbyś wziąć w ciemno. Może i tak, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i ten mecz pokazał, środek tego meczu, że jesteśmy w stanie tu wygrać. No cóż, wiele kontrowersji w całym meczu. Wynik jest jaki jest, mógłby być lepszy i mój indywidualny i drużynowy, ale tak naprawdę to jesteśmy u progu sezonu, także jeszcze jest margines jakiś, żeby poprawiać. Czego ci tutaj dzisiaj zabrakło, jeśli chodzi o twoją jazdę? Czego mi zabrakło? Ciężkie pytanie, ale zabrakło chyba troszeczkę mnie, troszeczkę tego, czego ja mogę dać, czy co mogę dać motocyklowi. Może poza pierwszym biegiem juniorskim, gdzie naprawdę przestrzeliliśmy z tymi ustawieniami, ale cały mecz generalnie mógłbym dać troszeczkę więcej od siebie. Jak zachowywał się dzisiaj ten tor? To nie, tor był bardzo dobrze przygotowany, troszeczkę nas zaskoczył tym, że jest generalnie, było dużo twardziej niż zazwyczaj we Wrocławiu, ale generalnie tor, zresztą było widać po całym meczu, że szło się ścigać.